Witam państwa, dzień dobry. Kamil Klimczak witam w kolejnym komentarzu narodowym na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj ciąg dalszy rozważań na temat dyplomatycznej wojenki na linii Warszawa-Moskwa, Moskwa-Warszawa, e, mianowicie no reperkusji po prostu po ataku, jaki miał miejsce 9 maja na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Warszawie, ataku na ambasadora Rosji Siergieja Andrzejewa. Przez większość sił politycznych jednak ostatecznie potępionym, aczkolwiek nie do końca zawsze było jakieś, prawie wszędzie możemy znaleźć opinię, którą można stresić tak, no, <laughs> źle się stało, ale, i tu następuje litania różnych żali do strony rosyjskiej, no, natomiast e, ukaranie sprawcy nie nastąpiło. Sprawca, sprawczyni e, sobie chodzi i udziela wywiadów, chwaląc się na prawo i lewo, jak to dzielnie oblała e, ambasadora, e, ambasadora Rosji. E, mianowicie, e, szanowni Państwo, e, sytuacja wygląda w ten sposób, że. No, są reperkusje, na szczęście nie jeden do jednego. Sam ambasador Andrzejew miał powiedzieć, że no retorsje nie, będzie, nie będą takie, że ambasador krajewski, ambasador Rzeczypospolitej Polski jej w Rosji zostanie w ramach, prawda? Odwdzięczenia się stronie polskiej oblany e, czerwoną farbą. Natomiast taką farbą została, e, zostało oblane wejście do ambasady w Moskwie, e, została sama tabliczka z godłem państwowym e, ochlapana, no, czyli został zaatakowany nasz e, symbol narodowy. E, i jednocześnie też ambasador Krajewski został wezwany do rosyjskiego MSZ-u. Zdaje się, że skończyło się na e, ustnym proteście ze strony przedstawicieli rosyjskiej dyplomacji i to w zasadzie tyle. E, no niektórzy się cieszą, że nie, no, nie doszło do tego, że otrzymał nakaz opuszczenia kraju, nie, dos, nie doszło do odwołania ambasadorów czy czegoś takiego. Ja się obawiam, że jest to jest to pewnego rodzaju. Jest to pewnego rodzaju tylko etap. No. Ja myślę, że do pełnego zerwania stosunków zdążymy dojść. No zresztą, jeśli ktoś do tego dąży, to ewidentnie strona polska, ponieważ może warto sprostować tu pewne humbugi, które krążą w naszej infosferze, jakoby no cały incydent wynik z tego że ambasador tam poszedł prowokować bo mu nie rekomendowano obchodów. No po pierwsze rekomendacja wiadomo w języku dyplomacji używa się subtelnych słów, natomiast rekomendacja no to jest rekomendacja to, to słowo znaczy to, co znaczy. Oczywiście można to e, interpretować szeroko, no skoro państwo gospodarz rekomenduje, żeby nie, to lepiej, żeby nie. Natomiast trzeba powiedzieć, że strona rosyjska w większości e, do tej rekomendacji się zastosowała ponieważ zazwyczaj odbywały się, to trzeba podkreślić, odbywały się uroczystości z pompą, akcja Nieśmiertelny Pułk i tak dalej. To zostało odwołane i ambasador Andrzejew poszedł tam złożyć razem ze swoją żoną kwiaty prywatnie. I to tylko tyle. No. Drodzy Państwo, czy jest to powód do tego, żeby mówić, żeby to, że to była prowokacja? Oczywiście wszystko może być uznane za prowokację, również samo składanie kwiatów. No, natomiast wątpię, żeby to był gest, na który chociażby pozwoliło państwo dużo poważniejsze od polskiego, jakim jest Republika Federalna Niemiec, która prowadzi swoją rozsądną. Politykę wokół tego wszystkiego, i no, Republika Federalna Niemiec pozwoliła ambasadorowi Rosji w Berlinie kwiaty na grobach żołnierzy Armii Czerwonej składać. Tutaj no, doszło do tego, co doszło, do czego doszło i zresztą wiem skądinąd, jest to taka nieoficjalna informacja, że generalnie no MSZ nie bardzo chciał w ogóle o tym z ambasadą rosyjską rozmawiać, bo myślę, że gdyby porozmawiano, można zawsze znaleźć jakiś modus vivendi. I tutaj ewidentnie strona polska też dążyła do konfrontacji, zresztą widzimy pewną zmianę. Zmianę. No. Po prostu narrację ze strony rosyjskiej, ona się zmieniła powiedzmy w stosunku do tego, co mówiono jeszcze parę godzin po tych zajściach, po tym napadzie że y, doszło, doszło do tego, że to było zorganizowane wzorowo i że to na pewno polskie służby. Jak już mówiłem, uważam, że y, jeśli służby to niekoniecznie polskie, bo ja jestem głęboko zaniepokojony sprawnością polskich służb i minus, y, bo uważam, że polskie służby specjalne. Nie wiem, czy ta operacja nie, nie przekraczałaby możliwości polskich służb specjalnych, bo pamiętajcie Państwo, że co prawda to było dawno. Wtedy służby były jeszcze sprawniejsze, kiedy za czasów Platformy doszło do podpalenia słynnej budki przy Ambasadzie Rosyjskiej i wtedy no. <laughs> Wtedy jakoś to, do, do momentu, kiedy nie wypłynęły taśmy, jakoś ta wersja się przez dłuższy czas utrzymywała. Ta oficjalna wersja wydarzeń, że to uczestnicy marszu niepodległości to podpalili. Natomiast uważam, że teraz taka operacja mogłaby przerosnąć polskie służby i jeśli już to była to akcja po prostu zorganizowana przez służby ukraińskie. Jeżeli tak było, to, no to też jest kolejny argument na temat polskich służb, bo jeżeli obce służby sobie tak po prostu tu bezkarnie działają i hasają, a co do tego nie mam, nie mam wątpliwości, że służby ukraińskie sobie hasają po terytorium państwa polskiego dość, powiedzmy, dość swobodnie, jak na działania na terytorium obcym. I y, no to jakby mówi samo za siebie, to się samo komentuje. Więc y, ja się obawiam, że będą kolejne tego typu prowokacje. Ci ludzie zobaczą, że mogą się posunąć y, dalej. Nie wiem, czy do jakichś już y, pobić. No, bo o ile wiele rzeczy można zrozumieć, oczywiście niektórzy podniosą, a bo ukraińskie dzieci to giną. No, ale o ile no, dyplomaci z jednej strony są zawsze e, otaczani szczególną ochroną, ale powiedzmy, że e, no, zdarzało się w historii, że też ponosili. Mówiąc brzydko, odpowiedzialność za działalność swoich, swoich rządów niezbyt przyjemną, włącznie z pozbawianiem życia. I jakby no, praca dyplomaty do najbezpieczniejszych nie należy, a w każdym razie nie zawsze. Natomiast. Yy, no Atakowanie szkoły dla yy, no nie tylko rosyjskich dyplomatów, co mi też uświadomiono, dla dzieci rosyjskich dyplomatów, ale generalnie z tego całego obszaru pozradzieckiego, no to już jest naprawdę szczyt y, wszystkiego, bo powiedzmy, demonstrować pod placówkami dyplomatycznymi każdy może, z zachowaniem pewnych norm, yy, no bo też obrzucanie farmom ambasady rosyjskiej. Jest o tyle. jest o tyle. Głupim przedsięwzięciem, tak samo jak. No, głupotą teoretycznie byłoby też obrzucanie farbą ze strony rosyjskiej polskiej ambasady, bo jest to atak na terytorium obcego państwa, jako że placówki dyplomatyczne cieszą się przywilejem eksterytorialności. Chociaż myślę, że niektórzy zadymiarze, typu Mariusza Kamińskiego, już sobie ostrzą zęby na to, żeby ten y, przywilej y, pogwałcić ku, przy poklasku większości opinii publicznej. No tylko, że no, atakowanie terytorium, Terytorium w zasadzie rosyjskiego jest y, przez Polaków, y, biorąc pod uwagę różnice potencjałów jest dużo głupsze niż atakowanie terytorium polskiego, czyli ambasady polskiej przez Rosjan. Więc naprawdę zmierzamy ku, ku odmętom tota, jakiegoś totalnego szaleństwa. Bo większość ludzi te wariactwa popiera i y, no, lepiej już było. Lepiej już było. E, no może dojść do tego, przy tej polityce głupiej, co zresztą powiedział w rozmowie ze mną Mateusz Piskorski już, że no, kiedy kryzys naprawdę wyjdzie, wejdzie na jakieś tam wyższe poziomy rozwoju, to e, my nie będziemy mieli kanałów komunikacji ze stroną rosyjską, bo w MSZ może dalej obowiązywać polecenie nieodbierania czy nie przełączania telefonów z ambasady rosyjskiej. No, takie rzeczy w historii świata częstokroć owocowały po prostu wojną. I w tą wojnę nie możemy się dać wciągnąć i to jest zadanie dyplomacji. Tylko obawiam się, że Obecna polska dyplomacja jest po pierwsze, o czym mówił też wielokrotnie w naszych rozmowach pan Krzysztof Baliński, z którym jeszcze pewnie nieraz na te tematy będziemy sobie dyskutować. Ale po pierwsze, personel dyplomatyczny jest taki, jaki jest, czyli o niskich kwalifikacjach i często kwalifikacjach ideologicznych jeszcze rodem ze starego systemu lub rodem z ekipy Bronisława Geremka. A w zasadzie pozycja ministra spraw zagranicznych powoli zaczyna się staczać do tej pozycji. Nie pozycji szefa jednego z najważniejszych resortów w rządzie, jaką ma we wszystkich normalnych krajach, nie tylko demokratycznych, również niedemokratycznych, ale do pozycji, jaką minister spraw zagranicznych miał w systemie komunistycznym, gdzie de facto politykę zagraniczną prowadziła Moskwa, a funkcję ministra spraw zagranicznych otrzymywał ten, kto w partyjnym aparacie przegrał walkę o władzę jako pewnego rodzaju no, nagrodę pocieszenia, biorąc pod uwagę, że no, częstokroć pisma problem z obsadzeniem szefa tego urzędu, szefa dyplomacji, jak to się mówi, że pojawiają się takie persony jak poprzednik pana Rała, pan Czaputowicz, nazwany przez naczelnika państwa Panem Eksperymentem. No, to nie wróży nam to nic dobrego, zresztą obawiam się, że i minister Rał jest po prostu e, figurantem na tej funkcji. A szkoda, bo pomimo różnic na pewno politycznych, trzeba powiedzieć, że jest to człowiek wykształcony i no na jakimś tam poziomie na pewno wyższym niż chociażby minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński. To było widać, jakby porównując oświadczenie ministra spraw zagranicznych. I tweety ministra spraw wewnętrznych, proszę Państwa, no niebo, a ziemia, to jest taka immanentna część ostatnio polskiej rzeczywistości, że kiedy wydaje się, że już upadliśmy naprawdę nisko, no, na, ktoś w pokroju Mariusza Kamińskiego, czy ktoś inny z ekipy rządowej, czy z ich propagandzistów, stuka od spodu, dając znać, że możemy spaść jeszcze niżej. No niestety, to tyle w tym materiale, dziękuję Państwu za uwagę, jeżeli się podobało, proszę standardowo łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, wspieranie naszego kanału i do zobaczenia w kolejnych programach.